Dzisiaj historia biłgorajskiej filantropii, drodzy Państwo, w szczególnej odsłonie. Moimi gośćmi są Urszula Kolman ze Zwierzyńca i Marcin Zamojski z Zamościa, bo historia filantropii dziś w kontekście wielkiej historii ordynacji zamojskiej. Ja myślę sobie, drodzy Państwo, że nie sposób nie zacząć od początku, czyli od Jana Zamojskiego, założyciela ordynacji zamojskich. No i oczywiście tych zasług, tego co Jan Zamojski zrobił, jest tak dużo, że ja zostawiam Wam wybór. Co chcielibyście na początku podkreślić, zaznaczyć i zauważyć w tej wielkiej historii, w kontekście filantropii, tej dobroczynności? Panie prezydencie, to chyba w ogóle założenie miasta. No, prywatnego miasta. Idealnego. Idealnego. Ja myślę, że oczywiście no, to jest pewien pomysł na z jednej strony stworzenie, no bo że ordynacja, którą Sejm zatwierdził, była czymś, co jest jakby no, początkiem w ogóle całości tej fortuny, która poprzez to, że stworzył Jan Zamojski ordynację, którą zatwierdził Sejm, bo to w ten sposób się odbywało, pozwalała na to, że poszczególni później następcy po kanclerzu i hetmanie mogli z dochodów tej potężnej przedsiębiorstwa, jakim była ordynacja, mogli czerpać i spełniać to, co dzisiaj mówimy filantropia. Kiedyś tego tak nie określano oczywiście, bo to był obowiązek. To był obowiązek po prostu, żeby swoje dochody, które mam, które w jakiś sposób zdobyłem, przeznaczać na cele najróżniejsze. No najczęściej no, oprócz kanclerza, który wybudował jakby miasto Zamość, ze wszystkimi jego funkcjami, a chyba no, najważniejszą z jednej strony, to jest próba utworzenia biskupstwa, a z drugiej strony akademia. To były te dwa, jak mówi, takie płuca ordynacji płuca, tak. I płuca miasta, które miały to napędzać. I to jest chyba ten główny nurt jakby samego kanclerza. No bo oczywiście, że zakłada miasta, przecież dzisiaj w Mołdawii jest Szarogród. Miasta, które strzegły granicy tej wschodniej. Były dwa miasta, Jampol i Szarogród. To były to już w linii prostej 600 kilometrów. To trzeba sobie zobaczyć, jaka to była odległość. Szlak drogi. I jaka wizja. Bo z jednej strony ma dobra Malborskie, Malborku, a z drugiej tutaj buduje miasta nad granicą Polski, które miały. I się wydaje, że no, na ówczesne czasy kanclerz był jednym z najbardziej takich przewidujących ludzi, którzy chcieli zbudować pozycję Polski. Oczywiście, że z jednej strony był zakładnikiem tej wolności szlacheckiej, którą, a później no, próbował wzmocnić władzę króla, co oczywiście się już za późno było i się nie udało. Szczególnie wolna elekcja, która powodowała te wybory, co następny, to bardziej chcąc się przypodobać czy, dawał największe przywileje. I to w jakiś sposób spowodowało, że no, no, Polska upadła. Ale ordynacja przetrwała. Ordynacja mimo zaborów nie upada. Może część ordynacji jest w zaborze rosyjskim, część w austriackim. To jednak za każdym razem jeden i cesarz, i car Rosji zatwierdzali dalej statut ordynacji. A wszystko, co można powiedzieć było filantropią, było zapisane w statutach ordynackich. Tam było zapisane, ile szkół ma być utrzymywanych przez ordynata. Także to, mówimy filantropia, ale to był obowiązek. Dostajesz dochody, musisz nimi się dzielić. I to dzisiaj to słowo filantrop, czy dobroczynność, to jest, ja najpierw założę jakąś fundację,
Później będziecie mi wpłacać na tą fundację pieniądze i ja będę wtedy mógł być filantropem i dawać. No, w wielu wypadkach tak się u nas działo niestety, te fundacje najróżniejsze, które powstawały, to tylko po to, żeby zdobyć pieniądze, a nie ja tworzę fundację, bo mam pieniądze i teraz się nimi dzielę. A to wszystko było niestety zapisane w statutach ordynackich. Tam... Czyli można byłoby, przepraszam, powiedzieć, że ordynat był takim wizjonerem, że on przewidział niejako już w samych założeniach funkcjonowania ordynacji, no oczywiście trwanie tej ordynacji, ona trwała 350, ponad 350 lat i jednocześnie wymuszał na kolejnych ordynatach pewne działania. Ależ pewne oczywiście. Działania dla dobra innych. Tak. Korzystam, ale dostałeś, oddaj. Dostałeś coś, co powiedzmy, no, sam nie wytworzyłeś już. To wytwarzają ludzie, którzy tu pracują u ciebie, ale ty musisz teraz i szczęśliwie, no można powiedzieć, że przez te, tam tych ordynatów było 16, to żaden się w jakiś sposób, no już nie mówię, że zhańbił, ale nie był nałogowym graczem, nie wydawał pieniędzy na rzeczy, które absolutnie, no zdarzali się ludzie, którzy przepuszczali swoje majątki. Tu im się udało, ale zresztą też to było na tyle mocno warunkowane właśnie przez statuta, że on nie mógł. To był dzisiaj, jakbyśmy powiedzieli, on nie był właścicielem, on był zarządcą. Nie mógł sprzedać, nie mógł zastawić, wszystko. To było bardzo ściśle określone. I zresztą tych ordynacji, które utworzono w okresie zaborów najwięcej, powstało, zostały wszystkie zlikwidowane zaraz po odzyskaniu niepodległości po 20 roku. Zostały tylko cztery. Dwie Radziwiłłowska, Potockich i Zamojskich. I w 1939 roku był przygotowany już w Sejmie projekt likwidacji tych czterech ordynacji. Bo to było rządowi przeszkadzało. No, jak to jest nagle jeden majątek, który jest niepodzielny. Nie chce się podzielić, tylko on trwa. I były zakusy, no 39 rok, chociaż jak niektórzy podpowiadali mi, tylko że nigdy nie znalazłem tych dokumentów, że to przeszło już przez Sejm, ale nie znalazłem tego. Wiem, że było w komisjach już sejmowych omawiane likwidacje ordynacji. Ale to pozwalało na to, żeby, czy jak Maurycy, czy jak inni, którzy, przecież weźmy, ile kościołów zostało fundowanych. Tak. To były, przecież weźmy taki kościół, który dzisiaj franciszkanów w Zamościu remontujemy. Przepraszam. Gigantyczna budowla. Ogromna. To co, no fortuna musiała pójść na to, żeby taki kościół również wybudować. Również i w Biłgoraju przecież. No, również tak. I w Zwierzyńcu. Ale ja musiałam jeszcze a propos Jana Zamoyskiego podkreślić to, że to człowiek renesansu wykształcony i Akademię Zamoyskich przecież założył. To był też ten ważny początek. To pierwsza uczelnia wyższa prywatna. I to też jest historia, która Każdy ma zna wpływ na to, co się to dzieje. To powiedzenie, działo. Prawda? Mhm. Takie będą Rzeczpospolite jako młodzieży chowanie. I wydaje się, że to, o czym pan prezydent mówi, że ta demokracja szlachecka, wolne elekcje, które w pewien sposób wpływały, można by było powiedzieć tak dekompozycyjnie na funkcjonowanie państwa, to założenie, założenie akademii. I ta myśl, że tam będą kształceni przyszli, światli obywatele. Bez nauki było... nie może być ani cnoty, ani sławy. No tak właśnie. Jan Zamoyski mówił 1595, to założenie tak, akademii. Bo z tym, jakie będą chowanie, to ciągle jest jednak ten, że to Jan nie powiedział tego. Nie. To jest takie, ale sprzeczają się historycy. Zostawmy. My przyjmijmy, tak. Ja lubię, że to Jan powiedział. Dobrze, bo, no to w takim razie inne stwierdzenie, które powiedział. Bądź ukochany ojczyzny podporą. Tak. O akademii. To już bezsprzecznie tak, jest. To jest jego, także tutaj... Nie, ale no, ten wizjonerski jego, to był wizjoner, naprawdę, to dzisiaj możemy to śmiało powiedzieć, był wizjoner. No, na przykład taka zabawna rzecz. Jeżeli się rodzą bliźniaki, który ma zostać ordynatem? No niech pani wskaże. Ten, który urodził się pierwszy? Nie. Po skończeniu 21 roku życia, rada, która zarządza lub pomaga wtedy,
zarządzaniu familią wybiera ten, który jest mądrzejszy. Nie pierwszy. Aczkolwiek przyjmuje ten, się ten, który będzie, okaże się mądrzejszy, światlejszy i w ocenie rady. Była rada, zresztą zawsze to było zespół taki rodzinno biskupi, etc. zasiadali w tej radzie i oni decydowali wtedy o tym. Także to jest też takim przyczynkiem do tego, jak to, przecież ta młodzież, która kształciła, ordynacja kształciła młodzież, oprócz szkół tych podstawowych, wysyłała za granicę młodzież. I to było zapisane w tychże statutach. Przecież trzeba było statuty zmienić, bo to się rzeczywistość się zmieniała. I, bo przecież wszystko było kiedyś przeliczone w jakimś złocie. On musiał wyposażyć swoje siostry, posag, etc. z tego brać, każdemu zapewnić. Także to krzywda się nikomu tam nie działa na ogół, ale trzeba było zmienić wartości, bo było wszystko w złocie przeliczane, etc. To trzeba było jakoś to urealnić. Ale jak się czyta te statuty, to naprawdę muszę powiedzieć, że... Pewna przewidywalność, prawda? Zapobiegliwość o wszystko. Tak? To nie tylko, bo ja gdzieś w jakichś dokumentach znalazłam już nawet później skądinąd Jan Sobiepan Zamoyski, który sprawuje władzę w ordynacji w trudnych czasach, prawda, potopu szwedzkiego. I gdzieś tam jest zapisane, że zwalnia się sławetnego, tam tutaj podaje się jego imię i nazwisko, z obciążeń, gdyż ten pobiera nauki. A więc, jeżeli się uczysz, to zwalnia się z pewnych obciążeń, które na tobie ciążą. To wspomaganie dzisiejsze, typowe wspomaganie stypendium. Po tej wielości historii ordynacji zamojskich, myślę, że warto też patrzeć w kontekście epoki. Każda epoka, każdy czas generuje jakieś potrzeby działalności, chociażby w zakresie właśnie tego wsparcia, tej dobroczynności, tej filantropii. I tak było w historii Maurycego Zamoyskiego, prawda? To jesteśmy w stuleciu odzyskania niepodległości, a jego wkład był ogromny, nazwany jest ojcem niepodległości. Wybitna postać. Dziadek pana Marcina. Dziadek pana prezydenta, wybitna postać pod wieloma względami. Tak, to jest rzeczywiście. Przyjaciel artystów i artyści mieli w nim przyjaciela wielkiego i wsparcie. Polityk wielkiego formatu. Dyplomata, menadżer. No tutaj te działania Maurycego Zamoyskiego są niedocenione w wielu dziedzinach. Ja w tym roku stulecia niepodległości to bardzo odczuwam, że oczywiście mówimy o tych ojcach niepodległości, ale finansował Komitet Narodowy Polski, ten quasi rząd polski. Zostawił swój nawet, majątek, prawda? Właśnie Maurycy Zamoyski. I gdzieś tam Roman Dmowski chyba powiedział, że nie byłoby niepodległości, gdyby nie i działania Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, gdyby nie hojność ordynata. Utrzymywał ich przez długi okres. Tak. Dzięki temu w ogóle Dmowski mógł działać, bo Dmowski nie miał żadnego majątku, który by mu pozwalał na to, żeby móc... Nawet chociaż... opłacał stankie. To no była ordynacja była zastawiona w banku francuskim, bo kłopot, ordynacja miała banki w Rosji. Rewolucja spowodowała zamknięcie kont i likwidację. I nagle też tam też mieli kłopoty finansowe ordynacja, ale był to na tyle duży majątek, że mogli jakby przyjąć bankierzy francuscy, że z tego odzyskają jakieś pieniądze po zakończeniu wojny światowej. Zresztą w pewnym momencie moja babka całą swoją biżuterię oddała, żeby pod zastaw, żeby móc, nie wiem, czy to kiedykolwiek wróciło, czy nie. Ta biżuteria, bo ja jej nigdy nie widziałem, więc może by coś po tej wojnie drugiej jeszcze zostało, ale go nie widziałem, więc prawdopodobnie wszystko tam we Francji zostało.
Nie, ale on, jego działalność jeszcze przed wojną, przed wybuchem I wojny światowej. Poseł do Dumy przecież jego. Tak, poseł do Dumy, ale sama działalność ta kulturalno-charytatywna, tutaj pomnik, tutaj był prezesem. Tak, trzeba wymienić pomnik Chopina, Zachęta, obrazy Matejki, tak, Filharmonia Warszawska. Szkoła Sztuk Pięknych. Wyścigi konne w Warszawie, kupienie tego terenu, gdzie są dzisiaj wyścigi, 180 hektarów chyba, kupili i ofiarowali to później towarzystwu podnoszenia jakości koni wyścigowych polskich. Takie nastąpiło towarzystwo. To przecież no, kupujesz, później oddajesz, żeby ktoś tworzył coś. Także jego koniec jego działalności w zasadzie po odzyskaniu niepodległości on był, jak ja uważam, takim politykiem jeszcze Kongresu Wiedeńskiego, gdzie wszystko się załatwiało rzecznie po cichu, jak i za kulisowych rozmowach. Jak trafił do polskiego Sejmu jako minister i powiedzmy, ten Sejm dużo nie odbiegał od tego dzisiejszego, więc on się tam to była już inna nie epoka. Mógł znaleźć, nie mógł się znaleźć. On rezygnuje z tego sprawowania bycia ministrem spraw zagranicznych. On się wycofuje. Jego nie pasuje mu ten styl uprawiania polityki, jaki nastał w tym okresie. Możemy się tylko tak domyślać, chociaż trudno wczuć się w rolę, gdyż człowiek, który stawia swój majątek, swoje dobra dla Rzeczpospolitej, w tym Sejmie, będąc ministrem na komisjach, tak jak gdzieś tam przeczytałam, na komisjach jest rozliczane za jakieś tam drobne kwoty, prawda, które trzeba było wydać w ministerstwie. Jak może się czuć taki człowiek, prawda? Więc dlatego też chyba zrozumiałeś, że rezygnuje. Ale tak, z tego uczestnictwa w tym takim troszeczkę dziwnych wydarzeniach. Ja przygotowując się do naszej rozmowy, czytałam jedno z opracowań i tam historyk mówi, że zasług Maurycego Zamoyskiego jest tak dużo, że nie sposób ich wymienić. To już też Państwu mówiłam przed naszą rozmową, że wtedy się zrodził taki bunt we mnie, że no jakżeż to tak, no właśnie wymieniać. Co chcielibyście jeszcze podkreślić, powiedzieć i jakie macie poczucie, jaka jest dziś pamięć o Maurycym Zamoyskim? Myślę, że okres w ogóle sanacyjny. Ojciec nigdy nie był po stronie Piłsudskiego, nie przeciwstawiał się, ale to nie była jego wizja Polski, jaką Piłsudski uprawiał i rząd wczesny, później rządy sanacyjne. Tylko on się odsunął i wtedy został już odsunięty i pominięty. No a po II wojnie światowej, no zupełnie zrozumiałych, nie można było mówić dobrze o ludziach, którzy, no, po pierwsze, Dmowski nie był też ideologiem po II wojnie światowej, który można by było jako przykład dawać, więc automatycznie cały ten obóz przedwojenny, przed I wojny został z historii i z tego odsunięty. Jest trochę prac magisterskich na KUL-u, bo głównie KUL się zajmował, później OMCS też. Który on też finansował zakładanie Katolickiego Uniwersytetu. To też ta działalność, prawda? Tak. No, gdzie nie... Ale właśnie, to jest, i cały czas wracamy do tego kanclerza, który tworzy ordynację i ona daje możliwość. Bo gdyby był to normalny majątek bez ordynacji, podzielone, rozparcelowane, każda z dziewcząt jakimś posagu by część wyniosła z tego i to by się rozleciało w ogóle i nie byłoby tego. A tutaj ta wizja kanclerza... Czyli swoisty taki testament, tak? Prawda? Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o pamięć Maurycego, to już powiedziałam. Ona gdzieś rozmywa się. Jesteśmy dzisiaj, jest grudzień, prawda? Połowa grudnia. Też trzeba wspomnieć o Maurycym Zamoyskim jako ostatnim w trakcie tego piątego głosowania kontrkandydacie Narutowicza do tego zaszczytnego urzędu pierwszego prezydenta odrodzonej Rzeczpospolitej. Bardzo niewiele brakowało, prawda? On nie chciał być. On nie przyjechał do Polski w ogóle.
Całą kampanię siedział we Francji, nie chciał przyjechać. Nie chciał być. To była Dmowskiego, tak powiem. Sprężyna. Tak, żeby go zrobić. No. Może dobrze. Tego już może nie wiemy. Tego już nie wiemy, prawda? Bo to jakieś takie gdybanie w historii. Niemniej jednak zajmuje się dalej ordynacją. 39 rok, 5 maj. Bardzo znamienna data dla Polski. Wtedy to minister ówczesny, zresztą znali się jeszcze z poselstwa w Paryżu z ministrem Józefem Beckiem, wygłasza to słynne przemówienie, w którym stanowczo mówi, że Polacy nie znają pokoju za wszelką cenę, czyli dając odpór tym żądaniom niemieckim, ale umiera w tym samym dniu Maurycy Zamoyski. Maj 39. Maj 39. Ordynację przyjmuje Jan. Pana ojciec. W bardzo trudnym okresie, tak? Już tu wspominał pan prezydent, że z jednej strony dyskusje o konieczności, o zastanawiać się, czy ordynacje mają trwać. Z drugiej strony już te pomruki II wojny gdzieś tam słychać, prawda? W sierpniu 39 roku są obchody 350-lecia ordynacji, ale jak wspominają historycy, one już są takie naznaczone tak, tym, co się to, za chwilę może wydarzyć. To pięknie Klukowski wtedy w swoim pamiętniku pisze. No, wygłaszali mowy w katedrze, w kolegiacie wtedy, przepraszam, wtedy kolegiata była. Wygłaszali mowy, chwalili już tego młodego, a on jeszcze nic nie zrobił. Tak, ale przychodzi mu spełnić bardzo i zdać ten bardzo trudny egzamin w czasie II wojny światowej. Tak, razem z Różą Zamoyską. Z żoną. Bardzo trudny czas. I piękne świadectwo takiej dobroczynności i takim myśleniu o innych słabszych, czyli pomoc. Ale to jest też nagle, ja zawsze mówię, jak trwoga u nas, jak się śmieje, to ja mówię do Boga, ale jak mamy nagle nad sobą kogoś, to nagle się jednoczymy, nagle potrafimy razem. Zacierają się te straszne podziały i różnice, które mamy w naszym narodzie, że jeden drugiemu ma oko w imię. I nagle jesteśmy razem. I ten cudowny przykład mówi w Zwierzyńcu, gdzie moi rodzice mieszkali, jak nagle to społeczeństwo całe jednoczy się w ratowaniu, pomocy we wszystkim. Jak ten masę spotykał tych chłopów, mówią, a ta chałupa to jest wybudowana, bo Niemcy spaliły się w 1939 roku i Jan od razu dał drzewo na to, żeby sobie mógł pobudować. Jak to jednak natychmiast ta wspólna pomoc potrafiła zadziałać wśród ludzi. Takie coś, co zawsze jest tym naszym narodem straszne, że tak nie potrafimy razem budować przyszłości, jeżeli jesteśmy wolni, każdy ma swoje to piekielne zdanie, które uważa się, że jest najmądrzejszy, najwspanialszy. No ten czas wojny był takim szczególnym czasem sprawdzianu i jakby heroizmu wprost. Tak, trzeba przecież by było. Przecież to był jedyny kraj, gdzie za pomoc, czy Żydom, czy kogokolwiek, groziła śmierć całej rodziny, nie jednej osoby, ale całej rodziny. To był jedyny kraj w Europie, który miał tak ostre sankcje. A przecież tych ileś osób, które się przewinęło w jakiś sposób przez ręce mojego, powiedzmy ręce. Przez dom. Pomoc w domu, tak, ale a jeszcze jak ja mówię, nie tylko dom, bo się przecież ukrywało, nie wszyscy mieszkali w domu, ale to była ogromna liczba tych ludzi. Zresztą mój ojciec, bo jednym z przesłuchujących był pułkownik, późniejszy pułkownik Różański. Kiedy mówimy już, kiedy ojca aresztowano po II wojnie światowej. On był w Ruzinie i uciekł do pokoju, jak Niemcy weszli, do pokoju, gdzie były dziewczynki. Czyli za drzwiami, pana siostry. Mojej siostry. I za drzwiami stał. Niemcy zobaczyli te dwie małe, które mała szybko posadziła na nocnik i opowiadała. A on stał za drzwiami. Niemcy popatrzyli, zobaczyli i poszli dalej. I ten go później przesłuchuje.
I ojciec powiedział, że swojego drzewka w Jadwaszem nie chce. Mimo, że wywoził z getta w bagażniku ludzi, Żydów. Ale ten jakby, nie wiem, czy to jest jedyny powód, ten różański sławetny, czy inne, ale powiedział, że nie chce swojego drzewka. I oczywiście... Tyle wycierpiał. I oczywiście, jeżeli mówimy o II wojnie światowej, no to niesamowita postawa pana ojca, również mamy. Jeżeli chodzi o dzieci, uratowane dzieci z obozu przejściowego w Zwierzyńcu. Przecież pojechać do tego sławetnego Globotnika, żeby prosić o uratowanie tych dzieci, stanąć naprzeciwko niego i właściwie nie wiedząc, wyjdę czy nie wyjdę. Czy to oczywiście, jak Bóg tę historię jak opowiadał po śmierci mojej mamy. Mama zmarła w 76. Tak, w wypadku. No. Ale jak musiało u niego to siedzieć głęboko, kiedy jako pierwsza, powiedzmy, jakśmy tak siedzieli po tej wiadomości, że mama jednak zmarła, i on zaczyna opowiadać. I mówi właśnie o tej historii. Się tak strasznie bał, że mówi do mamy, ale wiesz, może to listem, może nie muszę jechać, może... Jak to? Ty musisz jechać. I on mi tak się bał, miał nadzieję, że mama powie nie, że wysyłaj mi list. A ona mówi nie, ty musisz jechać. To też jakby patrząc się na niego, ale patrząc się jaka to była kobieta. No przecież równie dobrze to wariat Globowski przecież mógł powiedzieć do widzenia Majdanek albo Kula w łeb, nic. To... Także jego strach był ogromny. To strach przezwyciężony, bo pojechał. A mama jednak powiedziała, masz jechać, do widzenia, nie ma gadania. No i uratowany. No tak, uratowany, udało się uratować. Setki, 400 dzieci. Dzieci, które już w tej chwili tylko kilkoro żyje, bo kiedyś również poszukiwałam. Tam zresztą wiele tych dzieci rodziny natychmiast zabierały. Tak. Ale cała działalność ochronki, którą również wspomagała, no nazywana w Zwierzyńcu aniołem dobroci. Róża Tomajska. Tak, ale to jest właśnie cały Zwierzyniec, bo w zasadzie można powiedzieć, tam nie było osoby, która w Zwierzyńcu nie funkcjonowała w tej organizacji. Bo to przecież tych dzieci było, nie wiem, z 500, różnie tam myślałem, ale był moment, że tego było około 500 dzieci chorych. No, najtrudniejsze. Tak. No. I teraz mieć to wszystko, to ubrać, etc. Dać jeść tym dzieciom, no to przecież potrzeba ogromnego personelu. I to był Zwierzyniec, to byli ludzie ze Zwierzyńca. Tak, pani Ulu, bo ja mam takie przemyślenie właśnie, że jak słucham tej historii ordynacji, oczywiście w jakichś jej fragmentach, no to o czym mówiliśmy na początku, że każdy czas, każda epoka generuje jakieś takie potrzeby działalności, prawda? Jan Zamoyski, Maurycy, Jan i Róża. I mam takie pytanie, no też chcę wspomnieć, że ta filantropia jest kontynuowana. Jan przekazał księgozbiory, pan również księgozbiory uzupełniające przekazał. Więc to się wszystko jakby dzieje, ta historia jest otwarta, ale nasze czasy dziś, waszym zdaniem, jakie potrzeby generują? Właśnie, działalności takiej dobroczynnej. Co byłoby na dziś z perspektywy pani Ulu, pana Marcina? Myślę, że tutaj pan Marcin powiedział, działanie wspólne. Przezwyciężanie. Trzeba też przezwyciężać własne jakieś opory, własne animozje, żeby działać wspólnie. Ta filantropia dzisiaj to jest patrzenie na drugiego człowieka. To jest, jeżeli spojrzysz, to zobaczysz, czego on od ciebie oczekuje. Bo jeden będzie oczekiwał od ciebie jakiegoś wsparcia materialnego, a drugi tylko podtrzymania za rękę, dobrego słowa. Nie mamy dzisiaj takich fortun, jak właśnie fortuny
rodziny Zamoyskich, ale na miarę swoich możliwości możemy coś dać drugiemu. Tylko działania wspólne, to co pan prezydent powiedział, że żebyśmy się umieli jednoczyć w czasach dobrych, nie tylko w czasach trudnych. To może nie jest taka filantropia rozumiana, bo w każdym okresie ta filantropia może być różnie rozumiana. To nie jest ta filantropia taka, daje coś od siebie, ale daje siebie dla kogoś. Mhm. Nie musi być to zawsze materialne. Nie musi to być zawsze materialne. Mhm. Tak, ale bo czasy są też bardzo trudne dla wielu osób. Przecież żyjemy dzisiaj, no, ten świat pędzi, każdy z nas pędzi. Coraz szybciej. Deficyt czasu jest powszechny. Nie widzimy naszych sąsiadów. Mhm. Naszych ludzi, którzy mieszkają obok czasami. Nie potrafimy spojrzeć, czy im coś nie potrzeba. To jest coś, co umyka nam przez to. A naprawdę są tysiące osób, które żyją w bardzo trudnych warunkach. I ta pomoc jest niezmiernie dzisiaj potrzebna. I dosłownie, bo z jednej strony marnuje się potworne ilości jedzenia na przykład, a z drugiej strony jest, jak mówił, 20% niedożywionych dzieci. Dzieci. To jest te szkoły, które nie nadążają, żeby znaleźć, ile tych dzieci jest rzeczywiście potrzebne. Nie ma pieniędzy na to, żeby to wszystko dożywić. Ale to jest problem ogromny w dzisiejszym. I nie tylko w Polsce. Ja mówię, to jest na świecie problem. Że ta bieda nam umyka z oczu. Bo my biegniemy do przodu. Nie widzimy tego sąsiada, nie widzimy tego człowieka potrzebującego. To jest, no, zresztą patrząc się na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na te tysiące fundacji, czy do Polsatu, czy do innych tych stacji, które zbierają nagle, znaczy dowiadują się nagle, że jest ta tragedia tego dziecka, tamtego dziecka, temu ukradli, nie wiem, wózek, a tamtemu coś i pomagają tym ludziom. Ale to są jednostki, to są minimalne procenty, których udaje się nam znaleźć, że temu człowiekowi pomóc. Tam świąteczna paczka, czy to wszystko. No to przecież są wszystko właśnie, to jest ta działalność, która dzisiaj jest tak potrzebna, a mi się wydaje, że to jest ułamek tylko rzeczywistych potrzeb. Bo bieda jest cicha, bieda się chowa, bieda się wstydzi. Moja siostra, która wiele lat działa przy kościele w Warszawie jezuitów, w tym komitecie takim tam pomocy. Przychodzi kobieta, która prosi, bo będzie się, urodzi się dziecko. Prosi o śpioszki dla niego. Więc one przygotowały tutaj kaftaniki. Tutaj. A ona mówi, nie proszę pani, ja po dwa, ale niech pani weźmie po pięć czy dziewięć. Nie, ja nie mam gdzie zmieścić. I po dwa. Sobie nie zdajemy sprawy, że nagle tak może być, dzisiaj koło nas, że coś taka bieda jest. Myślę, że to jest w tym przedświątecznym czasie taka puenta, której nie mogliśmy sobie lepszej zaplanować, z takimi życzeniami właśnie uważności na innych, uważności na te potrzeby, jakie są blisko nas. Zakończylibyśmy naszą rozmowę. Serdecznie dziękuję. Urszula Kolman, Marcin Zamoyski, gośćmi rozmowy z cyklu Historia Biłgorajskiej Filantropii. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.